Jeszcze przed filmem chciałbym powiedzieć, że teraz na moim kanale filmy będą się pojawiały w weekend o 10 oraz w tygodniu o godzinie 16. Również żeby niczego nie przegapić, bo naprawdę szykuję, myślę, mega fajne projekty, to zasubskrybuj mój kanał i obok subskrypcji masz taki dzwoneczek, kliknij go i wtedy będziesz otrzymywał powiadomienia na bieżąco z mojego kanału. Dobra, lecimy. Poprzedni odcinek z totalnej porażki, naprawdę myślę, że wam się spodoba, było mega dużo łapek w górę, też suby mi nowe przyszła, więc bardzo za to dziękuję. Dzisiaj zabierzemy się za zwierzogród, o który tak wiele osób prosiło, a więc myślę, że już nie będę przedłużał. No jeszcze w sumie pamiętajcie o łapce w górę, jeżeli film wam się podoba, a jeżeli nie, to możecie zostawić łapkę w dół. Ale no jak zobaczę, że generalnie takie ciekawostki wam się podobają, to będę robił tego typu filmów więcej. Także siak, ja już nie będę przedłużał i zaczynajmy. W filmie Judy jest uważana za niezdolną do służby w policji z powodu swego niewielkiego wzrostu. Pozostaje zatem pytanie, kto pilnuje porządku w dzielnicy zamieszkanej przez najmniejsze ssaki? Liz Gideon Grys rani młodocianą Judy w twarz przy użyciu pazurów. W rzeczywistości lisy mają na tyle tępe pazury, że taka sytuacja była niemożliwa. Imię komendanta Bogo wywodzi się ze słowa my Bogo, które w języku Swahili oznacza bawoła. Na końcu przedstawienia maleńka Judy życzy publice dobrej nocy. Jednak w następnej scenie nadal trwa dzień. Wilk, obok którego muszą przejść bohaterowie, nazywa się Geralt. Związane jest to z białym wilkiem, Geraltem z Rivi z gry Wiedźmin. Branie Judy jest wzorowane na kombinezonach Navisels. Przed wejściem do klubu bawoła znajduje się lampa Alladyna. Dzielnice zwierzogrodu wykonane są bez duplikowania modeli graficznych, więc można powiedzieć, że każda na swój sposób jest oryginalna. Pan B wzorowany był na ojcu chrzestnym i człowieku z blizną. Podczas castingu na gazelę twórcy szukali gwiazdy, która doskonale odda jej charakter, dlatego myślę, że z powodu muzycznego wybór padł na Shakirę. Można powiedzieć, że wygląd burmistrza wzorowany był na Mufasie z Króla Lwa. Nick, który z początku był lekko szemraną postacią, w końcu składa aplikację o pracę w policji. Możemy się z niej dowiedzieć wiele bardzo ciekawych rzeczy. Na przykład Nick waży w przybliżeniu 36 kg. Jest to niemal 3 razy tyle, ile ważył rekordowy, upolowany lis. Komendant policji ma problemy ze wzrokiem, mianowicie jest dalekowidzem, więc do czytania musi zakładać okulary. W zwierzogrodzie firmy i artyści mają zmienione nazwy, skąd na przykład bierze się platforma Zoogle. Ojciec Judy ma 276 dzieci. Oczy Judy są fioletowe, by pokazać jej energię i optymistyczne podejście do wszystkiego, a tak, żeby skontrastować jej kolor futra. Relacje Judy i Nika są podobne do relacji Rozszpunki i Flina w Zaplątanych. Judy zostanie matką chrzestną córki pana B. I po niej także zostanie nazwany jej chrześniak. Można zakupić książkę Zwierzogród. Niezbędne porady, która opisuje bohaterów i same miasto. Nick nie je mięsa. W pierwotnej wersji Zwierzogrodu to Nick miał być głównym bohaterem. Może dobrze, że tak nie jest. Nick ma 32 lata, a Judy około 24. Judy niczym tajna agentka posiada długopis w kształcie marchewki z funkcją nagrywania. Judy zatrzymała Flesza za jazdę 200 km na godzinę. Tak, tego leniwca. Jest to koniec dzisiejszego odcinka, jeżeli ci się spodobał, nie zapomnij zostawić łapki w górę. No, myślę, że już to będzie dzisiaj na tyle. O, uderzyłem się lekko w lampę. Także jak ja już nie będę przedłużał, pamiętajcie o łapce w górę i subskrypcji. I cześć.